Kochani, zdjęcie, które umieściłem u siebie na ścianie, to zdjęcie z ubiegłego roku, z lipca. Jest na nim moja żona i nasz trener kajtowy, Momi. Momi, pozdrawiam cię serdecznie. Zobaczyliśmy kajty po raz pierwszy w życiu przez przypadek, będąc nad jeziorem Garda, wspinając się żelazną drogą na Chimacapi. Z góry widzieliśmy jezioro, a na nim mnóstwo maleńkich latawców, przypiętych do nich ludzi. Myśleliśmy, dlaczego nie spróbować? Poszliśmy nad zatokę, poprosiliśmy o lekcję. Przychodzimy, myślałem, że będzie tak jak w Polsce, że usiędziemy na plaży, latawiec nas będzie, będziemy siedzieć w wodzie, będzie nas wyrywał z wody. Ale tutaj Momi czekał na nas już z łódką. Wsiedliśmy na łódkę, popłynęliśmy na sam środek jeziora. Powiedział: macie pod nogami 260 metrów wody, na co całe otwarte niebo. Zaczynamy. Niesamowite doświadczenie. Na tym zdjęciu żegnamy się właśnie ze sobą, z nadzieją na to, że wrócimy i dokończymy szkolenie. Aga poleciała. Ja niestety miałem to zrobić teraz, za kilka dni. Ale ciągle wierzę, że tak będzie. Nie mam ci, Italia. Tęsknię za tobą, Italia. Za tym uczuciem wolności, za tym uczuciem odwagi, za tym uczuciem szczęścia. Tylko ja mam samolot. Ida nie ma samolotu.